w druku nr 17 w sprawie zadań podjętych z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych i osiedlowych szkolnej infrastruktury sportowej. Otóż na 2013 rok, bo są dwie uchwały. Komisja miała. Proszę, projekt Komisji Sportu pana przewodniczącego. Ten pan ma podać 4000 złotych z groszami. Tak. Ale podobno się zmieniło, tak? Tak. No więc komisja poparła to. I przekazuje te pieniądze na monitoring również dla Klubu Sportowego Kraszowia. Bo to było z tego udaku, to zostały środki. Więc nie ma sensu już w tej chwili tego zmieniać, bo i tak już zadanie jest koniec roku praktycznie w szkole. Ja powiem tak, że pierwsza wersja była taka, to co była informacja telefoniczna z ISU, że te 4610 groszy, po czym pani dzwoniła tutaj do rady, że kwota się zwiększyła, w związku z tym poprosimy, żeby to było na piśmie, żeby nie było sytuacji, że na chwileczkę z powrotem będzie obniżenie. Są te środki wynikające z pozostałości z jednej strony po przetargu i ponoć ze zwrotu VAT-u z inwestycji. Ja tylko zadałem pytanie, co było w poprzednich latach, jak była inwestycja, jak były VAT, no nie byli w stanie za bardzo odpowiedzieć. Ta kwota zostanie przekazana. Cieszę się bardzo, dlatego że w przyszłym roku sportowy Spłasza Ręka będzie obchodził 80-lecie i na pewno poprawi to bezpieczeństwo na obiekcie. Otwieram dyskusję. Przystępujemy do głosowania poprawki, bo to jest poprawka zarządu zwiększająca kwotę wynikająca z tej ostatniej informacji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Już 11300. W tym paragrafie pierwszym skreśla się kwotę 4610,55 groszy, zastępuje się kwotą 11300. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? 14. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15. Mamy 14 za, 0 przeciw, 1 przyjęta. Jeśli przystąpimy do głosowania całości uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku nr 17 wraz z piątą poprawką? Kto jest za? 13 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wynik? 13 za, 13 za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały.